Muzeum Miasta Jaworzno gości artystów z Francji, z Niemiec, z Polski. Ciekawa wystawa, tak zwany Trójkąt Weimarski. Tak jest. Dyrektor Przemysław Dudzik. Tak, wystawa została zorganizowana z okazji 30-lecia i myślę, że to jest bardzo dobry moment, zważywszy na rolę, jaką Trójkąt Weimarski odegrał w historii naszych trzech narodów, ale myślę, że jeszcze ma wiele, wiele do zrobienia przed sobą, pomimo ewentualnych, powiedzmy w tej chwili, wątpliwości podnoszonych o charakterze politycznym, co zresztą było powiedziane. Natomiast skoncentrowanie się na aspekcie prezentacji sztuki, a więc kultury, a więc to, co zawsze mimo wszystko jednak pomimo wielkich różnic łączyło, jest bardzo dobrym pomysłem i bardzo dobrą inicjatywą. Dlatego z wielką radością cieszymy się, że udało nam się tą polską, jaworznicką odsłonę w Jaworznie pokazać. Panie dyrektorze, wiem, że to muzeum istnieje już dość długo w strukturze miasta. Tak, rzeczywiście. Nieformalnie to jest ponad 50 lat, dlatego że w zeszłym roku obchodziliśmy 50-lecie, natomiast formalnie jako instytucja samodzielna funkcjonujemy od 99 roku. Jest to muzeum o charakterze regionalnym. Koncentrujemy się przede wszystkim na historii i kulturze regionu. Natomiast ważnym elementem naszej działalności jest od lat promocja sztuki, kultury, nie tylko związanej z regionem, ale znacznie mamy większe aspiracje. W 96 roku rozpoczęła funkcjonowanie Galeria Obecna wystawą Andrzeja Strumiły, potem tych wystaw, które do dzisiaj się odbywają, jest około 60. Od kilkunastu lat gościmy Galerię Sektor. Także myślę, że tutaj ta kwestia prezentacji tych zjawisk istotnych, ważnych w sztuce plastycznej Polski jest duża. Jak długo ta wystawa będzie? Wystawa będzie planowana do końca sierpnia, czyli do 30 sierpnia. Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia Jaworzna, no i oczywiście od odwiedzenia wystawy. Dziękuję bardzo. A mówił dyrektor Muzeum Miasta Jaworzno Przemysław Dudzik. Komisarzem wystawy Amplituda w Muzeum Miasta Jaworzno jest Damian Pietrek. No, masz ciężką pracę, bo trzeba w trzech językach to załatwiać. Przed chwilą mieliśmy tego próbkę. Czasami trzeba trochę, że tak powiem, się wysilić, ale świetnie nam się to udało, także tłumaczenie z francuskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski. Jakoś się to udało. Bardzo dobrze się dogadujemy na płaszczyźnie twórczej, artystycznej i wydaje mi się, że ten projekt bardzo dużo wnosi. On oczywiście nawiązuje do 30-lecia istnienia Trójkąta Weimarskiego, ale to jest raczej takie działanie w przestrzeni politycznej, społecznej. My chcieliśmy to przenieść na grunt sztuki artystyczne. Reprezentowane są związki artystów Francji, Niemiec, no i ZPAP oczywiście Polska. Oczywiście. Jesteśmy partnerem tego projektu na Polskę, ZPAP Okręg w Katowicach, ale do udziału zaprosiliśmy również sąsiednie okręgi, w tym przypadku Bielsko-Białą, Okręg Gliwicko-Zabrzański oraz Opolski. I też mamy po dwóch albo trzech twórców właśnie spoza Okręgu Katowickiego. Chyba o to chodzi, żeby to rozszerzyć, tą prezentację twórczości, dlatego że ilu artystów, tyle innych spojrzeń na to wszystko. Oczywiście i chyba taka jest idea w ogóle wymiany twórczej, wymiany myśli. Każdy wnosi do projektu coś nowego i można zaobserwować z jednej strony pewne podziały wewnątrz naszych krajów, ale tak z drugiej strony one też nie są do końca czytelne, jednak każdy z twórców wnosi coś swojego. To była wystawa o charakterze konkursowym, także jury właśnie złożone z kuratorów z każdego z krajów online. To jest jak gdyby następstwo pozytywne pandemii, że łatwiej się jak gdyby spotykać online, prezentować pracę. Dokonaliśmy wspólnego wyboru właśnie tego zestawu. Tutaj praktycznie każdy krajów reprezentuje ponad 10 artystów. No i to jest piękne, że można, nie znając nieraz języka, można się dogadać. Oczywiście, dlatego że język sztuki jest językiem uniwersalnym. Język wizualny jest tym językiem, dokładnie, uniwersalnym. Jeszcze chciałbym tylko dodać, że wystawa ma charakter interdyscyplinarny, czyli tutaj mamy do czynienia z malarstwem, grafiką, rzeźbą, instalacjami fizycznymi, wizualnymi, ale również instalacją muzyczną, gdzie wchodzimy w reakcję z dźwiękiem. Można to wszystko połączyć, a przede wszystkim możemy zaprosić społeczeństwo na zwiedzenie tej wystawy. Serdecznie zapraszamy praktycznie do końca sierpnia do Muzeum Miasta Jaworzno. Łatwo w wyszukiwarce znaleźć, także adresu chyba nie trzeba podawać. No, wystawa się nazywa Amplituda. I dziękuję bardzo, a
mówił Damian Pietrek, członek Związku Polskich Artystów Plastyków, Katowice. Serdecznie zapraszam. Dziękuję.